Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Chciałbym się pochwalić, że mamy nową demówkę Kia EV6 325 koni z napędem na 4 koła. Zapraszam na pierwszą przejażdżkę. Nowa demówka i brat namawia mnie na przejażdżkę. EV6 wersja GT Line 325 koni z napędem na 4 koła. Jedziecie z nami? Możesz coś mówić jak coś. Wyłącz dźwięk. Ale tu ktoś w pionie siedział. 26 km, 464 km zasięgu, 100% baterii. Dwufunkcyjny panel, jak zawsze intuicyjnie. Nie, ja wolę, żeby się nie przyłączało. To już wiem, kto to zmienił. Ja. Obraz z kamery pod lusterkiem, jako martwe pole. Dobrze, prędkości nie widać, ale wgniata w fotel. Dwie ręce na kierownicy. Tego nas szkolili. Trzeba pójść panią na rowerze. Chyba mamy podkręcony dźwięk. Muszę się dobrze zaprzeć, żeby mi kamera nie latała. Wgniata, co? Czuć te 5 sekund do setki. 325 koni. 605 Nm chyba momentu obrotowego. Ile? Nie rób takich oczu, tylko coś powiedz, bo widzę, że masz ewidentnie tremę przed kamerą. 605 to dużo. To chyba aż odpalę cennik. Wjechał tryb sport. Elektryk. Łopatki zmiany rekuperacji niedostępne, bo pewnie hamulec był wciśnięty, tak coś czuję. Wiesz, że ostatnio nie działały łopatki, bo była bateria zbyt pełna? No, wiem. Czy to tak jest, że jak mamy baterię naładowaną, to łopatki nie działają? Bo nie ma co ładować i nie ma gdzie odzyskiwać. Co powiecie na EV6 GT Line 325 koni z napędem na 4, czyli dwa silniki elektryczne, przód, tył. Jak do tej pory jeździłem tylko 229 koni, dzisiaj mam nadzieję na dłuższy film z jazdy testowej 325 koni. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do śledzenia kanału. To tak na zachętę ta krótka jazda. Jest cicho, zbiera się naprawdę dobrze, czuć moc, czuć moment obrotowy. Czuć przyspieszenie. Do tej pory znałem to z opowieści moich klientów,
Ostatnio zapytałem klienta, który przejechał 15 tysięcy kilometrów i V6, ile go te 15 tysięcy kilometrów kosztowało. Powiedział, że jakieś 300-400 zł. Tyle dokładnie zapłacił za ładowanie. I to jest właśnie niesamowite w elektrykach, że prąd jesteśmy w stanie sobie taniej, drożej, lepiej, bardziej eko, mniej eko wyprodukować. Ale możemy go naładować w własnym zakresie. Mów, ustabilizuje kamerę, jak ty tak przyspieszasz. Ale widzę, że uśmiech z twarzy nie schodzi. Ja wiem, że było specjalnie. Widzę, że jeszcze masz tremę, ale spokojnie, następnym razem będziesz więcej mówił do kamery. Fajne te zegary. Tak to można pracować. No nie, no teraz to zużycie będzie bez krzywdy 26,2 kWh. Myślałem, że więc. Też bym obstawiał. Naprawdę może być tak, że ten 325 koni będzie miał mniejsze zużycie niż... albo niewiele większe niż 229. Co powiecie, jak wam podoba się ten kolor? Nasze nowe demo, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jazdą testową i V6, 325 koni, zapraszam. Co prawda nadal czekamy na cennik, mam nadzieję, że na dniach ten cennik się pojawi. Zobaczymy. Ale samochód naprawdę jest niesamowity, nie bez przyczyny Car of the Year. Kolor Yacht Blue, wersja GT Line z pakietami technologicznym, kamera 360. Dziękuję za uwagę. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych jazd testowych tym samochodem, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do śledzenia kanałów, jeżeli jesteście ciekawi ciekawostek, czy jak to wygląda faktycznie użytkowanie samochodów elektrycznych. To było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą jazdę testową, nową Kia EV6, nową demówką, 325 koni AWD, 605 Nm momentu obrotowego, kolor Yacht Blue, wersja GT Line. Kolejne filmy wkrótce. Jeśli jesteście zainteresowani, ciekawi tego samochodu, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. A tam proceed przygotowany do wydania. Dobrego dnia wam życzę. Tak sobie go puściłem. I zobaczcie. Tutaj samochód stoi i on zaczął skręcać. Nieźle. Znowu. Teraz wykrył moją osobę. Powiem szczerze, że nieźle mu to parkowanie wychodzi. Stop. Jak pójdzie cofanie? Thank you.
Kia. Movement that inspires.